Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj kolejny odcinek z gry Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. I jako, że zbliża się premiera Mass Effecta Andromedy, stąd oczywiście mamy tutaj Impact Z7 w promocji. Możemy go sobie sprawdzić, czekajcie, zobaczymy jak on wygląda. A nie, to nie tutaj, przepraszam, to zombiak. Musimy przejść do zombiaków. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy kontynuowali dzisiaj misję z zombiakami oczywiście. Żeby dokończyć już te misje fabularne, te zadania wszystkie, dokończyć tutaj, sprawdzić jak to wygląda, co dostaniemy, czy dostaniemy jakieś osiągnięcie specjalne z okazji wykonania wszystkich możliwych zadań w tej grze. Ciekaw jestem bardzo. Tu jest nasz imp, proszę bardzo. Prezentacja bohatera. To jest Mass Effecta, tak jest. Bardzo mi się podoba ta gra. Ciekaw jestem, zobaczymy. Nie wiem, czy będzie... Część osób mnie namawiała. Paweł, zrób oczywiście serię. Czekajcie, gdzie ja pobiegłem. Tędy muszę pobiec chyba, nie? Zrób serię z Mass Effect Andromeda, ale nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. To jest taka dość... specyficzna gra. Fabularna, więc nie wiem, czy każdy będzie chciał coś takiego obejrzeć. Zobaczymy. Okej, okay. Przejdźmy tutaj. Zresztą ta gra jest dość poważna, wydaje mi się, także... Ja wolę jednak takie luźniejsze na odcinki. Dobrze, doktor Fizdryk. Doktor Fizdryku, powiedz, co tam masz za zadanie. Kolejne zadanie to jest: Zombos cię potrzebuje. Zombos musi otworzyć ogromną armię, aby pokonać wielka bossa roślin. Wielkiego bossa roślin. Dobrze, nie ma problemu. Dobrze. Mózgi, dawaj. Zadanie zombie, czyli najbardziej ulubiona kategoria, czyli właśnie zadanie specjalne na... we wsi, tak? W naszej wsi jest zadanie: porozmawiać z błędem genetycznym. Dobrze, co to jest błąd genetyczny? Przepraszam bardzo, o co chodzi? Co to jest? Dzień dobry. On jest błędem genetycznym, no widać po nim. Teleport już chyba działa, pamiętam te teleportacje. I co? Musimy zebrać zombie. Aha, dobrze, to idziemy tutaj. Idę. Już jestem, już prawie jestem. Dzień dobry. Co tu się dzieje? O! Jakieś fajne, będą wystrzeliwać. Atakujemy z powietrza, nikt się nie spodziewa. No nikt się nie spodziewa, że zostaniecie wystrzeleni w powietrze. I co? I co? Znajdź lotnika. Bez jaj. Serio? Wystrzeli... Aha! Tak jest, mały impuś biega. Co tu się dzieje? Gdzie jest nasz cel? O, jest nasz... Jest nasz zombiak. Wystrzeliłem go i wstrzelił się w ściany, zobaczcie. To on. Dobra, aktywuj teleporter. Więcej zombie! Tak jest. Dobra, chodźmy tam, zobaczymy. Ja wystrzeliłem więcej zombie czy jednego? Wydaje mi się, że jednego wystrzeliłem. O, śnieżna kula gdzieś jest tutaj. To zabieram. Śnieżna kula się przyda, będziemy ją wymieniać. Będziemy te śnieżne kule wymieniać u Mewy? Chyba u Mewy się zbieram. Albo to nie? Gołębie? Nie, no zobaczymy. Walczymy dla przywódcy zombosa, ale nie bez kapeluszy. Zimno nam w głowy. Aha. Dobra. Musimy mi czapki znaleźć, tak? Znaleźć armię żaraków. Znaleźć kapelusze. Dobrze, musimy znaleźć kapelusze. Kapelusze są gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Przejdźmy się tędy. Musimy znaleźć kapelusze dla naszych... dla naszej armii, bo zimno im w głowy jest. To strasznie dziwne i głupiutkie. O nie! O tak! Wesoły zombiaczek. Dobra. O, patrzcie, zestaw kapeluszy. No nie, no zostawcie mnie, co wy mi... O kurde! Wow, 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 co jest grane? Zedmek gotowy do akcji. Jeszcze nie. Wkurzony. Proszę bardzo. O nie! Zostaw mnie! Nie strzelaj! Jest, leży. Różyczka. 100 z pachołków właściwie. I te pachołki mi dam na głowy. Ja wiem, że to będzie dziwnie wyglądało, ale tak właśnie ubierają się zombiaki. Prawdziwe zombiaki nie ubierają bezpośrednio na głowy zwykłych
beznadziejnych, najzwyklejszych kapeluszy. Oni biorą po prostu śmieci, znaczy w sensie pachołki. Dokładnie tak. Zabrałem dla was pachołki. Proszę bardzo. O, pachołkowe kapelusze, pewnie, że tak, moje ulubione. Teleportujemy ich, mamy kolejne zombiaki w armii. Jest nas coraz więcej, dokładnie tak. Czekajcie, coś tu wyszło. O nie! Aha, coś tu strzela. Leży, ładnie. I słuchajcie, ten imp jest naprawdę świetny. Ja bym chętnie w nim pograł dłużej. O, patrzcie, jakie zombiaki wielkie. Patrzcie, jakie zombiaki bydlaki. Jakie wielkie, co to jest grane? Giga gargi. Dobra, okej. Jaki wielki, co? Ja pierdzielę, jest dwóch. Dobra, trzech. Miażdżyć, szybko, wzywaj mecha. Okej, mamy mecha. Uderzenie pięści. Jeden leży. Drugi. Co to jest trójka? Okej, dobre. Zupełnie jak w tym. W Mass Effect'cie też takie cięcia. Elegancko. Jest więcej, myślałem, że tylko dwóch. A z cztery chyba już strzaskałem. Przesuńcie się, ja też go... Ja też... Co jest? Ja go chciałem strzaskać, dobra. Udało się jakimś cudem, dobra, to była pułapka. Mamy teleportery. Jeszcze tylko jeden i będę niepokonany, dobrze. Wróć do błędu genetycznego, no to idziemy. Chodźmy do błędu genetycznego, zobaczmy co tam ten błąd genetyczny będzie miał dla nas. Ciekawego. Także włazimy. O, tu jest błąd genetyczny, dobra. Wszystkie, o, wszystkie są postacie. Możemy tutaj teleportować. Aha. Chyba coś zepsuł. Zabił ich, czy mi się wydaje? Zabił wszystkich, nie mogę. Ale jazda. Wiedziałem, że to się skończy. Jak może ktoś bez mózgu takimi rzeczami się zajmować? Oho! Dobra. Co się stało z armią? Armia nie żyje. Dobra, polowanie na bossa. Idź do parku czasu. Wiem, jak wyłapić hipno-słonecznika dzięki naszemu genialnemu doktorowi zombosowi. Mocna kawa. Nie ma problemu. Mocną kawą przyciągniemy hipno-słonecznika, który nas... O. Będzie chciał zabić pewnikiem. To już nie jest ta zwykła misja. To jest w tym momencie bitwa taktyczna. Park czasu. Mocnej kawy. Brzmi dobrze. Chyba. Teraz zobaczymy. Okej. Wezmę oczywiście swoją ulubioną postać. Nową ulubioną postać, czyli oczywiście impa w przebraniu z Mass Effecta. Śmiesznie wygląda. Dobrze. Weźmy sobie tutaj jakichś pomocników. Również tych samych. Aczkolwiek jednego weźmiemy doktorka, który nas będzie leczył. O, to się może przydać. Dobra, tu jest pułapka. Dobrze, damy pułapkę. Przynęta. Co to jest? Mocna kawa. Mocna kawa. Królewski hipnosłonecznik. Poczwórny ekspreso, śmietana, dwie łyżki cukru. Okej. Przynęta umieszczona. Czekamy w takim razie na... hipnosłonecznika. Czyli zakładam, że będzie kilka fal, które będziemy musieli obronić tą przynętę. Tak, przynęta zwabiła rośliny. Roślinki chcą się napić kawki, ale nie pozwolimy im na to. Nie ma opcji. Czekajcie, stąd idą chyba, tak? Chodźmy tam do nich. Ojej, ojej, już tutaj są! O kurczę, ale weszło. Leżą, leżeć. Dobra, Zetmek gotowy do akcji. Cieszy mnie to bardzo. Mocna kawa. Kawa zaczyna się psuć. O kurczę. Okej, kolejne rośliny. Słuchajcie, teraz będzie ciężko, bo tutaj idą te rośliny. Teraz idą te grzybki. A te grzybki są masakryczne. Po prostu są tak ciężkie do opanowania.
O nie, zostaw mnie! Dmuchawiec zwykły. Trzaskaj, trzaskaj! O nie, tutaj jakieś plecy mi zrobili. Czekaj, musimy tu wejść, bo już tu idą. Te grzyby są najgorsze, słuchajcie, te grzyby są najgorsze z najgorszych. O, jest tutaj grzybek. Bo one wprowadzają w jakiś tryb uśpienia i po prostu nie można... O, widzicie? No i tu mnie strzaskał, zostaw mnie! One usypiają, po prostu nie można obchodzić normalnie. To jest straszne. Dobra, spokojnie, za chwilę będę miał drugi poziom chyba swojej postaci. Dobra, grzybek poszedł sobie spać. O, tu jeszcze grzybek, o nie, zostaw mnie! Dobra, mamy go. Ach. Tu jeszcze dmuchawiec chyba idzie. Chyba dmuchawiec tu idzie, czekajcie, na mocną kawę. Ja sobie wyjdę z dmuchawca. Jest, wyszedł! Leży. Mamy to. Okej. Proszę bardzo, jest! Hipnosłonecznik! Co to jest za... co to za... O nie! Co? Królewski hipnosłonecznik. Czekajcie, wezwę swojego turbo dyno... ten... robota. Dawaj go! Dobra, trzaskaj go! Trójka! On się ładuje! Co to było? O nie! Widzieliście? On walczy! Jest! Dorwałem coś. Czekajcie, pora na polowanie. Kiedy? Ja nie chcę być kozą. Nie chcę być kozą. O rany, ja nie mogę go trafić. To jest ciężka sprawa. Holender, jasna. Giń! Dobra, trafiłem. Okej. Czekajcie, musimy pozbyć się tych małych. Chwila, moment. O nie, zaraz mnie zabiją, zaraz mnie zabiją! O kurczę, już prawie nikt nie żyje. Wszyscy faktycznie zginęli. A pozbyć się z... co? Zjedz wszystkie wieloliście. Wieloliść, aha. Czekajcie, muszę życie odzyskać troszkę. Muszę zjeść wieloliścia. Zostaw mnie, czemu na mnie idzie? O, dobra, już się leczę. Jest wieloliścia, gdzie jest wieloliść? A, tu jest. Okej, uleczyłem się, jest, udało się. Dobra. Tego musimy zniszczyć, bo to jest, dobra, wszystko rozumiem, już rozumiem, o co chodzi. Zniszczmy na razie te poboczne. Też nie jest, o kurczę, on umiera. Musimy go podnieść. Damy radę? Damy radę podnieść? Dobra, udało się. Ale zaraz zginę sam. O jest, leczący, dzięki. No to zaraz go strzaskamy. Dobra, teraz idziemy tutaj. Giń! Grubasie. Czekajcie, podniesiemy naszego towarzysza broni, który gdzieś tu leżał. Już nie leży? Nie, nie, pozostaw mnie! Dobra, udało się. Czekajcie, bo te... one go leczą. Te małe roślinki go leczą. Muszę turbo wziąć. Weźmiemy... o, tak! Tego pana weźmiemy. Gdzie jest ta roślina? Tu! Dobra, niesamowite ciosy. Nie, no znowu. Bez jaj. Gdzie jest ten wieloliść? Są wieloliście? O kurde, zostawcie mnie. Muszę tutaj biec, tam nie ma wieloliści. Tu jest wieloliść, okej. Widzę, widzę, już czekaj, zostaw mnie. No i kurde, jestem strzaskany jakiś. Okej.
Nie, zginę zaraz. Zaraz zginę, zaraz zginę. Jeszcze jakiś... O, żeż. No nie. Szybko, teleport. Idą za mną. Chcą mnie strzaskać. Ja cię pierdzielę. Nie, po mnie już. Nie ma opcji, nie przeżyję tego. Musiałem wezwać turbodynamo. Jedz, 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 jedz. Jest, mam to, szybko. Dobra. Mogę przynajmniej strzelać teraz. Zostało 15 minut. Przeżyję? Dobra, leży. Dobra. Muszę odzyskać trochę życia. To nie będzie taką prostą sprawą. Tam jest turbodynamo. O ty. Zostaw go. Ej, patrzcie ile grzybów. To jest po prostu niesamowite. Dobra, grzyby leżą. O, tego mogę trzaskać na odległość. Boże, ten boss jest niesamowity, jest naprawdę mocny. On jest naprawdę mocny. Dobra, idziemy za bossem. Co tu się dzieje? Co wy tak przeskakujecie sobie z lewa na prawo? Zdecydujcie się, gdzie chcecie walczyć. Bossa, dobra, ściągamy bossa. Dobra, królewski hipnosłonecznik. Już po tobie. Nie, on znowu ładuje. No nie. To jest zło, istne zło. Gdzie jest? Dobra, jest wieloliść, jest wieloliść. Znalazłem. Okej. Czemu nie z... A muszę trzy teraz zjeść. O holender jasna, no to słabo. Trzy wieloliście muszę zjeść, żeby w ogóle wyjść z tego stadium. Czekajcie, gdzie tu jeszcze? Tu jakiś chyba jest. Jest tutaj, dobra. Tu nie ma żadnych w ogóle liściów. Żadnych innych dziwnych rzeczy. Dobra. Okej. Czekajcie. Gdzie jestem? Tu jest wieloliść? Tu jest gdzieś wieloliść. Jest? Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Jest, mam. Ach, udało się. Jeden leży. Czekajcie, to jest leczący. Gdzie jest ten nasz... O, jest, przyszedł. Co tu się odprawia? Padnij. Zły liściu. Nie leczą go znowu, leczą go znowu. Jest, pokonano bossa. O, ciężka bitwa, naprawdę to była bardzo ciężka bitwa. Jeszcze takiej bitwy chyba nigdy nie stoczyłem. To coś leży. Ale szok po prostu, koniec polowania. Świetnie. O, masakra, po prostu masakra. Jeszcze takiego, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem, muszę wam powiedzieć. Niesamowicie ciężka bitwa. Chyba najcięższa, jaką kiedykolwiek stoczyłem w tej grze. Okej, okay. Ale udało się, na szczęście zaliczyliśmy. Pokonaliśmy bossa nad bossami. Ile monet dostanę? Dużo? 16 tysięcy, wracam na podwórko w takim razie. Tak, chcę wrócić na podwórko. Zobaczymy sobie naklejki, być może jakieś naklejki będę mógł kupić i odblokować kolejne postacie. Być może jakieś z roślin, być może jakieś z zombiaków, zobaczymy. Zaraz się okaże, zaraz wyjdzie. Dobra, jesteśmy. Tam są naklejki. Tu są gdzieś naklejki, zaraz zobaczymy. Powinien mieć punktów już chyba. Oczywiście, że tak. Pakiet fenomenalnych postaci za 75 tysięcy. Ja mam 124 tysiące. Więc proszę bardzo, oczywiście, że chcę kupić. Jaka to będzie postać? Aby groszkostrzelec. Nie, niestety nie. Naukowiec. Dobra, może być naukowiec. Archeolog. Dobra. 75 tysięcy niestety nie mam. Na kolejny pakiet naklejek.
Ale nie szkodzi. Myślę, że jeszcze nazbieramy sobie bardzo szybko. Idziemy po kolejną misję. Kto wie, może dzisiaj... No nie, dzisiaj nam się na pewno nie uda zrobić wszystkich misji. Bo jeszcze tam parę tych misji zostało. Okej. Dobra, jakieś trofeum, dziękuję. Najlepszy zombie to ty. To czwarty, piąty i później jeszcze szósty. Szósty to pewnie będzie nagroda. Czyli weźmy to zadanie, najlepszy zombie to ty. Okej, pokonałem hipnoroślinę. Co jest grane? Będzie jakiś kolejny boss? Co to jest? Co tu się dzieje? Gargulec jakiś. A to ja jestem na tym gargulcu. Ta moja postać była teraz. O co chodzi w ogóle? W nagrodę mogą być na gargulcu, tak? Świetnie, okej. Kolejne zadanie, następny przystanek nieskończoność. Zombos chcecie posłać w nieskończoność. No to nie brzmi najlepiej. Już tam kiedyś byliśmy. Aczkolwiek nieskończoność to jest takie zadanie bardzo ciężkie. Więc idziemy w nieskończoność. Zadanie zombie, chociaż nie, czekajcie. Może to jeszcze nie pójdziemy do nieskończoności. Teraz zobaczymy. Albo... Co to jest? Tu jest jakiś szczurek. Co to jest? O nie! To jest to. Tylko tym razem zombiaki mają kotka. Będę kotkiem. Będę dużym kotkiem. O tak, to jest to. Proszę bardzo. I lecimy. Jezu, nie wiem kto to wymyślał, ale genialne. Dobra, kotek się teleportował do nieskończoności, taki specjalny wymiar. I tym kotkiem będziemy teraz walczyć. Tym dużym, mechanicznym kotkiem różowym będziemy walczyć. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ja też zaraz zobaczę. Już grałem dinozaurem, więc wiem, jak to wygląda mniej więcej. Okej, to będzie chyba to samo. Albo bardzo zbliżone. Tylko tak, kociak jest. No tak, to jest chyba ta sama... Nie, to nie jest ta sama mapa. Albo i ta sama, kto wie. Dobra. Naładujmy się tutaj. Stabilność czasu. W ogóle tak, mamy tu jakiś odrzut silnik z tyłu. Jakieś uderzenie chyba. I latanie. Okej. Do gnomego pływaczka strzelaj. Strzelamy! Ładuj się. To jest gnom pływaczek. Musimy go zabić. Musimy go zniszczyć. Tylko niestety mój się ładuje. Strasznie długo go trzeba trzaskać. 16 punktów, 17 punktów. 17. O, 17, dobra. Okej, czyli tyle samo punktów. Bo nigdzie nie strzelam, dostaję tyle samo punktów, więc okej. Dobra, pierwsza misja, pierwsze zadanie wykonane. Gnomię potęgę pokażcie. Nie, nie pokazuj mi gnomię potęgi, nie chcę. Będzie kolejna fala, którą musimy przetrwać. Przerzućcie naszego kota. Wow! To jakiś turbo włączyłem, patrzcie. Kłaczko, kłaczko paliwo! Co jest grane? Kłaczko paliwo mam włączone. Mocne! Nie bij mnie! Okej, okay, kłaczko paliwo mi się kończy, słuchajcie. Ale damy rady. Co tam się dzieje? Strzelające gnomy! Nie lubię strzelających gnomów. Wystarczy, że chodzą. O, mogę chodzić, tylko chodzę powoli. Oho! Słuchajcie, jak obrywam, to jest taki miał. Taki elektroniczny miał. Zabawnie trochę. Stabilność czasu jest ok. Tu zbierzemy sobie te kryształki. Odłamki czasu. Takie punkciki. Jest! Kolejna fala ukończona. Dziękujemy, dziękujemy. Ja zobaczę zaraz, co to jest ta jedynka. Jedynka to jest chyba taranowanie. Tyle co widzę. Okej. Gnomy starczą!
się nie będę przejmował, gnomami starczą. Gnom pływaczek się pojawił, on zestabilizuje czas. Gdzie on jest? Tu jest. Zestabilizuje czas, zostaw to. Czekajcie, włączam tutaj turbo. Po 30 mu zadaję obrażeń. Ej, życie mi spada. Jest! Okej, załadowałem go. Jest, tutaj jeszcze tego pozbędziemy się. Tu jeszcze jakiś starczą biegnie. Ja ci pokażę, o ty. A masz. Dobra, bierzemy te punkty. Ale mi zestabilizował czas i to ostro. Wybuchowe gnomy. No może nie. Może innym razem, co? Serio? Wybuchowe gnomy. O, śmiesznie, nie wybuchają. Dobra. One tak blisko już są. Ładuje się. Poczekaj na mnie. Nie atakuj. O rany. Dobra, mamy punkty. Pozbierajmy sobie te odłamki czasu. Gnomus niebieski, czuję cię z daleka. Lolololo. Pojawia się król gnomów. Czekajcie, przerobimy się na tego. Strzaskajmy tego króla gnomów. Nie, on też mi bije. O nie. Przesuń się. Walczę z tobą. Miau, miau, przestań. Jak mało życia mam. Okej, ucieczka. To są jakieś gnomy, bardzo złe gnomy. Muszę zabić tego króla chyba. O, jest, dobra, zabiłem króla i wszystkie padły. O, całe szczęście. Co jest, ukończyłem falę? Znaczy, że wygrałem już, czy jeszcze, że nie? Okej, udało się pokonać króla. Ach nie, to tylko oszust, który się pod niego podszywał. A teraz jesteś w zielonej ćwiartce. Co znaczy zielona ćwiartka? Fala szósta. Nie brzmi najlepiej. Fala szósta, już zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj jakiś gnom pływaczek się pojawił. Czekajcie, przeładujemy się. Okej, okay, leży. O Jezus Maria, jak się tu pojawiło ich dużo. Patrzcie, ile się pojawiło. Szaleństwo. Zostaw mnie ten młotek, chcę wejść, to chcę wsać. Typie, jeden niedobry z drugim, trzecim. Czekajcie, bo ten starczą tu jest. Tarczownik jakiś. No, okej, okay, mamy punkty. Zbierzmy te punkty, jakiś jeszcze został. Następna fala, okej, czekamy na następną falę, 6 sekund. Największych wrogów przyzywa, o kurczę. Fala arcywrogów. Gnomy przyzwały ogród. O kurczę, o nie, faktycznie. Przeładuj się. O nie. Same rośliny tu są, one są mocne. A ten kot miauczy tam cały czas. Co jest grane w ogóle? Czekajcie, tu znowu wylatują. Co? Jezu, ile ich tutaj jest w ogóle? Okej. Okay. Czekaj, tu jeszcze jest. Dobra, tego mam już. Gdzieś jeszcze? Leży. O rany, patrzcie, ile tych wrogów tutaj się porobiło. Okej. Tu jeszcze biegną. Czekajcie, turbo. Leży. Tu jeszcze biegną. A, muszę to zniszczyć chyba. Jest, okej. Ogrody zamieszania, porażka. Nie rozumiem, o co chodzi, dlaczego porażka. Coś nie zdążyłem zniszczyć, czy jak?
Okej, ukończono falę. Okej. Zbierzmy te punkty może częściowo przynajmniej. Ósma fala. O nie. Patrzcie ile tych kropek tu się pojawiło. Same gnomy lecą. Jakieś mocne. Tu jeszcze coś mi plecy chyba zaczęło robić, co nie? Mi się tylko wydaje. O nie, tu jakiś gnomek przyszedł. Jakiś mały gnomek przyleciał i zaczął mnie trzaskać. Niedobry, zły. Tu idzie jakiś wielki, który strzela chyba. Nie, ten strzela, ten tu strzela. Złośliwiec jeden. Tego trzeba, ten jest jakiś duży. Tego zaraz tutaj, on jakiś świdrujący grzybek ma. Czekajcie, zaraz go tutaj opanujemy. Jest, mamy go. Coś jeszcze? Czekajcie, pójdziemy tutaj po te punkty. Tam strasznie dużo punktów mam. Prawie 3000 odłamków czasu znalazłem. 5 sekund zostało. Pływaczki, destabilizacja czasu, o nie. Gdzie jest pływaczek? Atak pływaczków. Czekajcie, gdzie są te pływaczki? Nie widzę. Gdzie jest? Nie widzę. Okej, jest pływaczek. Czy on już przyleciał? Tam jest pływaczek, destabilizowanie tutaj trwa. Czekajcie, tu maksymalnie to zdestabilizujemy. O nie, on tu wali nieźle. Ale on trzaska, zostaw mnie. Czekajcie, musimy go zniszczyć, szybko. Jest. Okej, ustabilizowano pierścień czasu. No przeładuj, 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 jest. Dobra. Tu mamy te punkty, więc pozbieramy sobie punkty. Gnomie pływaczki. O, tam jest kolejny. Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi. Znowu kolejna destabilizacja. Dobra. Dobra, spokojnie. Najpierw musimy kłaczko paliwem tutaj dorwać tego. A później weźmiemy te mniejsze. Okej. Okej. Dobra. Tu jeszcze tego. O, jest! Cel dodatkowo osiągnięto. Co to jest cel? Co dodatkowy? Wygrałem? Czy nie? Król gnomów się pojawia. To nieźle. Jest! On strzela jakimiś takimi małymi rakietkami powolnymi. Więc nie jest źle. Nie mogę ich zniszczyć. Ale tutaj jest. O, jest, dobra, turbo. Dawaj go. To jest chyba prawdziwy król gnomów. A nie jakiś oszust. Mam nadzieję. Wsparcie roślin. Gdzie on jest? Gdzie ten król? O nie. Zostaw mnie. Jest, tutaj strzaskam jednego. Tego tutaj strzaskamy. Dobra. Jakaś wielka roślina tam przyszła. Jakiś groszkostrzelec ogromny. To będzie ciężka bitwa. Tyle wam powiem. To będzie bardzo ciężka bitwa. Tu jakaś różyczka do mnie strzela. Się tak łatwo nie dam. Absolutnie. Dobra, przeładowujemy się. To jest jakiś boss, patrzcie. Groszkostrzelec ogromny. 800 życia mi zostało tylko, ja to nie przeżyję tego. Wsparcie gnomów. No nie. Jest król, jest król. Dobra, króla, króla, króla. Przede wszystkim króla musimy strzaskać. Jest król, leży, padł. To było naprawdę trudne. Nowa ćwiartka, czy mi się wydaje? Jakaś złota ćwiartka chyba, kolejna. Żółte gnomy przyniosą ci zgubę, no coś czuję, że tak. Fala 11. O rany. Pojawił się gnom pływaczek. Nie cieszy mnie to jakoś specjalnie.
Dobra, on będzie stabilizował czas, więc musimy go jako pierwszego zniszczyć. Mega rakiety. Do akcji. O ty! Dobra, spokojnie. Jest! Dobra, coś tu mamy, coś robimy, jakąś krzywdę. Ej, te złote są masakryczne, co tak dużo? Zostaw mnie! Kurczę, są one takie mocne. One strasznie mocne są, naprawdę są bardzo mocne. Patrzcie, co się dzieje w ogóle. Jest, jednego dorwałem chyba. Tu został jeszcze jeden. Jest i ten mniejszy. Dobra. Może jakoś przetrwamy w tym złym miejscu. Okej. Zbierzmy punkty. 6000 punktów, słuchajcie, zebrałem już. Wow. Nieźle nam idzie, naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Fala ataku pływaczków? Aha. Okej. Gnom pływaczek się pojawił. Dziękuję, o tam jest gdzieś. Nie bij mnie! Już do mnie strzela, już do mnie strzela, nie? Destabilizacja czasu, no widzę właśnie. Muszę najpierw dorwać tego gościa, bo on tam destabilizuje czas. Jest! Ustabilizowano pierścień. Turbo. Ach, macie! Gnomy złe, niedobre. Ja wam zaraz pokażę gnomy inne. Tam kolejne destabilizacje robią. Musimy szybko tam polecieć. Destabilizacja czasu, ja ci pokażę destabilizację zaraz. Ty zobaczysz. Czekajcie, ładuje się, ładuje się. Dobra. Turbo. Większe rakiety. Jest, udało się. Chyba tego nie przeżyję, coś czuję. To może być bardzo ciężkie do przeżycia. Dobra, zostały już dwa zostały, tak? Dokładnie. Jest! Osiągnięto cel dodatkowy. Kolejne 1000 zarobiłem. Ale nie wiem, czy dam radę, słuchajcie. To już chyba jest końcówka końcówki. 13. fala. Może być pechowa. Co to za fala? Gnom pływaczek się pojawił. Elegancko. Uwielbiam gnomy pływaczki. Czekajcie, musimy gdzieś tutaj. O, tędy. Już nam destabilizuje czas. Dobra, musimy go jak najszybciej zniszczyć. Także użyję najmocniejszej broni, jaką mam. Jest. Teraz te gnomy muszę tutaj potrzaskać. Jezus, one są strasznie mocne. Okej. Nie, ja tego nie przeżyję. Patrzcie, ile jest tutaj. To jest gnom na gnomie. Gnomem podparty. Ja, Jezus, ślepy zaułek. Dobra, oberwali. Co nieco. Dobra, w środek pójdziemy. Miotanie. Mamy to. Turbo. Jeden leży, drugi leży. Tutaj jakieś strzelające malutkie. Ale byłoby głupie, jakby taki malutki mnie dorwał. To byłoby takie przykre. Jest, kolejna fala ukończona. To jest po prostu niemożliwe. Tak dobrze mi idzie. Taka pasca mi się trzyma. Okej, następna fala. Fala numer 14, tak? 7000 punktów. Ponad 7,5. 7600. Oho, czekajcie, bo jest pływaczek. Właśnie teraz zobaczymy, że pływaczek przyszedł. Najgorzej z tymi będzie. Małymi gnomami. Destabilizuje czas. No trudno się mówić, nic z tym nie zrobię na razie. Jest ich za dużo. Okej, jakieś tam dorwałem gnomy. Tego spróbujemy dorwać najpierw. Czekajcie. Próba destabilizacji. Ja ci pokażę zaraz destabilizację. To zobaczysz. Dobra, czekajcie, tu weźmiemy tego turbo. Turbo rakiety. Okej. O Jezus, takie duże tu przyszły jakieś.
Musimy tego dużego strzaskać. Teraz te malutkie. Teraz te malutkie strzaskamy. Niemożliwe, ukończyłem kolejną falę. Ja mówię, że zaraz zginę, ja muszę zaraz zginąć. Przecież już gramy 40 minut. Ileż można grać? Król gnomów, no jak król gnomów to będzie problem. Bo król gnomów jest bardzo mocny. I to złoty jeszcze. Patrzcie, jak powoli mu życie ucieka. Aha. Czekajcie, damy mu tur... Tutaj. O, ja ci pokażę zaraz, chodź tu, patrz. Ci teraz pokażę takie coś, że się zdziwisz. Wsparcie gnomów leci dla króla gnomów. Nie, on się teleportował. Tam jest słonecznik w ogóle. Jakiś wielki słonecznik przyszedł. Nie! Wielki cytryn przyszedł jeszcze. Nie wiem, czy widzieliście, ale właśnie tam nadchodzi od lewej strony. Wielki, przeogromny cytryn. A ja życia już nie mam. O kurczę, muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać. O nie! No ja tego to już nie pokonam. I on jeszcze małe cytryny wyciąga. No nie ma opcji, muszę turbo. Dobra, turbo, dawaj, może się uda. Końcowa, końcowa mojego życia. Już padam, już padam, już padam. Może przynajmniej cytryna pokonam. Jest, pokonałem cytryna. Król gnomów. Nie, nie da rady, nie ma opcji. Okej, padłem. Słuchajcie, tak blisko było. Jeżeli bym pokonał króla, chociaż mogłem się zamiast skupiać się na tym głównym bosie, mogłem skupić się na królu, bo wtedy wszystkie padają. Ale dobra. Mamy jakąś nagrodę. Skrzynię skończoności. Okej. Sporo tych punktów. Czemu ten kotek wymiotuje tymi punktami? Okej. Mamy skrzynię tralalala. Dobra. Zobaczmy, co to jest za skrzynia. Otwórzmy ją, sprawdźmy, co w środku. Co to dostaliśmy? Nagroda, nakrycie głowy. O. Zawsze coś, bardzo rzadkie. No to super. Zawsze jakiś plusik. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, ten odcinek skończymy na tym miejscu, w tym momencie. 14 fal, 8 tysięcy, prawie 9 tysięcy zebranych odłamków, 17 tysięcy zarobiłem. Zobaczmy, ile tam brakuje mi, żeby otworzyć. A dobra, to może później. Tym fragmentem skończymy. W następnym odcinku może uda mi się kupić kolejne naklejki, odblokować kolejne postacie. A jak nie, to robimy dalej zadania. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!